Panie doktorze, zaliczenia kojarzą się z prezentacjami multimedialnymi, pracami pisemnymi albo kolokwiami, a tutaj mamy bardzo kreatywną formę zaliczenia przedmiotu. Co to był za przedmiot i co stworzyli studenci Wydziału Nauk o Polityce Komunikacji Społecznej na kierunku politologia? Był to przedmiot współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, no i wspólnie ze studentami doszliśmy do wniosku, żeby właśnie nie robić takich tradycyjnych zaliczeń, od których ja starałem się uciekać w ostatnich latach. No i pomysł padł na grę planszową, no efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania moim zdaniem. Robiliśmy to w ramach przedmiotu, więc gra została wydana absolutnie własnym sumptem. Jedyne wsparcie, jakie otrzymaliśmy, było na sam koniec właściwie procesu produkcyjnego gry, czyli chodziło o sfinansowanie wydruku pierwszych 3 egzemplarzy i tutaj środki faktycznie zostały przekazane przez Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. Wszystko, co się znajduje w grze, cały pomysł, mechanika gry, to jest tylko i wyłącznie nasza praca. Żyjemy w trudnych czasach i cały przedmiot polegał na tym, że omawialiśmy różnego rodzaju zagrożenia, począwszy od zagrożeń oczywiście stricte wojennych, przez zagrożenia ekologiczne. I tak też ten pomysł kiełkował. I w tej grze właśnie mamy do czynienia z wykreowaną sytuacją zbliżającego się konfliktu zbrojnego oraz faktem ucieczki. I tutaj do mechaniki i fabuły gry wykorzystaliśmy już zarówno doświadczenia konfliktu w Ukrainie, jak również doświadczenia szwedzkiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które poprzez szereg filmów do swoich obywateli kieruje pewne zasady, reguły, jak się przygotować. I właśnie w tej grze jesteśmy przygotowani, mniej lub bardziej. Każdy z nas ma plecak ucieczkowy, wyposażony w pewne elementy, oczywiście nie wszystkie. No i w zależności jak ta później gra się potoczy, co, jakie karty zbierzemy, możemy ten ekwipunek stracić, możemy zyskać. No i to też oczywiście rzutuje na naszą prędkość posuwania się na planszy, czyli mówiąc kolokwialnie uciekania przed frontem. W większości przypadków będzie to dosyć niska świadomość, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sytuacje zagrożenia. Nie mam na myśli tutaj tylko sytuacji wojennej, ale nawet takie bardziej banalne można powiedzieć, typu nagłe opady deszczu, burze, porywiste wiaty, no nie jesteśmy na to przygotowani. Nie jesteśmy przygotowani w większości na to, że braknie prądu w wyniku działań atmosferycznych, a co dopiero mówiąc o potencjalnym konflikcie zbrojnym. Planujemy szukać sponsorów w celu wydania tej gry i rozpropagowania jej wśród społeczeństwa. Inicjatywa była wspólna. Uznaliśmy, że na kończącym się 4 roku nie ma sensu już bawić się w kolokwia, więc stwierdziliśmy, że zróbmy coś, czego jeszcze nie zrobił nikt i pomysł padł na grę planszową. W skrócie polega na tym, że w Polsce wybucha wojna pełnoskalowa, front podchodzi pod Opolszczyznę i my, jako mieszkańcy Opola, podejmujemy decyzję o ewakuacji. Gracz wybiera sobie ścieżkę, wybiera sobie postać, dobiera przedmioty do plecaka ucieczkowego i z tym, co ma przy sobie, rozpatruje kolejne akcje. Na grę składa się plansza, 9 kart postaci, 300 kart akcji, to 90 kart przedmiotów i tyle. Rozgrywka zaczyna się od tego, że gracze wybierają sobie swoją postać, swoją ścieżkę, dobierają przedmioty do ekwipunku, a następnie turowo przechodzą z pola na pole i dane pole to dana akcja. Najciekawsza jest moim zdaniem różnorodność zagrożeń i szans, które napotykamy na swoich drogach i to, w jaki sposób możemy sobie z nimi poradzić. Każdy gracz tak naprawdę ma swoją unikalną grę i wydaje mi się, że każda tura jest niepowtarzalna. Grę tworzyliśmy tak, że najpierw wymyśliliśmy wstępny koncept, czyli jak to będzie wyglądało, na czym będzie polegała mechanika gry. Potem wymyśliliśmy fabułę, potem stworzyliśmy grafiki do tego i na koniec wszystko poszło do druku. Ja sam grałem w tą grę już wielokrotnie, od momentu kiedy ją wydrukowaliśmy. Gra się bardzo przyjemnie, więc uważam, że jeżeli ktoś lubi gry planszowe, to ta na pewno mu się spodoba. Byliśmy na przedmiocie współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Korzystaliśmy m.in. z doświadczeń wojny w Ukrainie oraz Ministerstwa Obrony Narodowej Szwecji. I tak naprawdę dzięki temu, że mieliśmy o tym na przedmiocie, wiedzieliśmy, co mniej więcej w tej grze powinno się znaleźć. Na pewno nie można mówić tutaj o pełnym przygotowaniu się do ewakuacji przed wojną, bo uważam, że nie jest to możliwe, ale na pewno sam fakt grania w tą grę i poznania tego, co powinno być między innymi w plecaku ucieczkowym, co może nas spotkać na naszej drodze ucieczki, na pewno pomoże w sytuacji, kiedy znajdziemy się w takim zagrożeniu już naprawdę, a nie tylko w grze.